Dzień dobry. Nazywam się Magdalena Kozłuk-Karkut i od kilku lat pracuję na stanowisku adiunkta w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. W imieniu swoim oraz moich kolegów i współpracowników serdecznie zapraszam Państwa na letnie laboratorium stosunków międzynarodowych, które we wrześniu bieżącego roku odbędzie się w Uniwersytecie Ignacjanum w Krakowie. Idea spotkań badaczy podczas szkół letnich czy warsztatów metodologicznych znana jest środowisku akademickiemu już od dawna. Dlatego postanowiliśmy wyjść jej naprzeciw i podobne spotkanie zorganizować dla Państwa właśnie w Krakowie. Możliwość spotkania się badaczy reprezentujących różne ośrodki i będących na różnych etapach rozwoju swojej kariery akademickiej niesie ze sobą nieograniczone wręcz możliwości. Przede wszystkim buduje sieć relacji oraz tworzy przestrzeń wymiany własnych doświadczeń i możliwość dzielenia się także wspólnymi problemami. Podczas drugiego dnia wspomnianych warsztatów, podczas trzech kolejnych spotkań właśnie ze mną, postaramy się przybliżyć Państwu założenia i główne zasady procesu badawczego z wykorzystaniem jakościowych metod zbierania i analizowania danych. Podczas pierwszego spotkania z Państwem wskażę oczywiście na najważniejsze założenia przyświecające jakościowemu procesowi badawczemu. Wskażemy sobie także na najważniejsze paradygmaty w obszarze badawczym stosunków międzynarodowych, które wykorzystywane są właśnie w jakościowych procesach zbierania i analizowania danych. Powiemy także o najważniejszych i najbardziej wymagających pułapkach, które czyhać mogą na badaczy, którzy w swoich pracach zamierzają wykorzystać właśnie jakościowe metody i techniki badawcze. Już w drugiej części spotkania, w sposób bardziej szczegółowy, skoncentrujemy się na sposobie zbierania danych jakościowych. Od różnych metod i sposobów doboru próby poprzez różne sposoby i podejścia do procesu kodowania zebranych danych. Postaram się także w tej części spotkania wskazać Państwu na najważniejsze i najczęściej wykorzystywane przez badaczy narzędzia do kodowania i tym samym analizowania zebranych danych jakościowych. W tej części spotkania z Państwem skoncentrujemy się także na różnych sposobach analizowania już zebranych danych. Przede wszystkim wskażemy na różnicę pomiędzy dwoma podstawowymi metodami, a mianowicie analizą treści i analizą dyskursu, czy też analizą narracji. W tej części naszego spotkania przedstawię Państwu swoje własne badania i podzielę się z Państwem moimi własnymi doświadczeniami, które wyniosłam z pracy właśnie z wykorzystaniem analizy treści, którą łączyłam, czy też do której aplikowałam w swojej pracy teorię roli. Pokażę także Państwu, w jaki sposób wykorzystywać w swojej pracy badawczej inne teorie, których jako badacze stosunków międzynarodowych mamy naprawdę pod dostatkiem. W ostatniej części spotkania ze mną skupimy się na Państwa projektach badawczych, na tym, w jaki sposób mogą Państwo formułować swoje problemy, pytania badawcze, w jaki sposób zbierać, analizować dane właśnie o charakterze jakościowym. Mam nadzieję, że ta trzecia część naszego spotkania, która poświęcona będzie właśnie Waszym, Państwa problemom i doświadczeniom w procesach badawczych, będzie dla Państwa najbardziej wartościowa. Jeszcze raz w imieniu swoim i moich kolegów bardzo serdecznie zapraszam na letnie Laboratorium Stosunków Międzynarodowych i mam nadzieję do zobaczenia we wrześniu w Krakowie.